Witam Państwa w trzecim odcinku z cyklu Bazar i Spółka na falach krótkich. Jak pewnie pamiętacie z poprzednich odcinków, tytułowy Bazar jest stacją sieci łączności wojsk Federacji Rosyjskiej. W Polsce możemy odbierać co najmniej 4 stacje z tych sieci. Jeśli użyjemy odbiorników definiowanych programowo dostępnych przez sieć, możemy usłyszeć więcej, a od niedawna da się także określić przybliżoną lokalizację danej stacji. Dziś możemy dużo więcej niż mogli nasłuchowcy w latach 80. i 90., a potęga komunikacji internetowej jeszcze te możliwości poszerza. Najsławniejszą stacją ze wszystkich podobnych sieci jest tytułowy Bazar, po rosyjsku Żurzałka, czyli Brzęczyk. Wywoływane znaki to kolejno UYT76 historyczny, potem UZB76, co teraz literuje się na UVB76, później ZUOZ, a całkiem niedawno ANZF, czyli po angielskiej transliteracji ANVF. Od 40 lat stacja pracuje całą dobę, z krótkimi tylko przerwami, na tej samej częstotliwości 4625 kHz. Tylko pogratulować konsekwencji. Pierwsze zapiski dotyczące dziwnych emisji dzisiejszego bazera pochodzą z drugiej połowy lat 70. Komunikaty głosowe były początkowo bardzo rzadkie, później pojawił się popiskujący marker. Słyszałem go w latach 80., gdy siedziałem wieczorami przed dużym radzieckim odbiornikiem, takim jak ten. W tych czasach fale krótkie były pełne różnych dziwnych sygnałów, a stacja bardzo rzadko cokolwiek innego nadawała. Ot taki lokalny folklor radiowy. Jeśli wierzyć wspomnieniom nasłuchowców, pierwszy brzęczyk pojawił się w 1987 roku. Bazar z płyty The Conet Project pochodzi właśnie z okresu przed 2000 rokiem i ma bardzo charakterystyczny dłuższy sygnał minutowy o nieco innym tonie. W erze internetu o samej stacji i jej historii możemy dowiedzieć się znacznie więcej niż kiedyś. Jak to zwykle bywa, najwięcej informacji dostarczają sieci społecznościowe. Ludzie sami wstawiają ciekawe zdjęcia. Oto tak wygląda praca w Wejdę Łączności w dowództwa Sankt Petersburgu, kryptonim Wulkan. To jest ten budynek, które dodatkowo posiada radiolinię mikrofalową. Stacja Bazar służyła do wysyłania rozkazów z dowództwa w Sankt Petersburgu, była także kontrolowana z podziemnego węzła komunikacyjnego o kryptonimie Sudak, oznaczonego Agałatowo, zlokalizowanego na północ od Sankt Petersburga. Do okolic Agałatowa jeszcze wrócimy. Sygnał był wysyłany liniami transmisyjnymi do nadajników, ale na terenie stacji nadawczej można było również podłączyć mikrofon i tą drogą nadać niezbędne komunikaty, na przykład tak. Nasłuchowcy wyposażeni w urządzenia odbiorcze zlokalizowali ogółem 3 centra nadawcze, z których dostępne są obecnie 2, a najczęściej działa jedno z nich. Do 2000 roku Bazar nadał co najwyżej kilka komunikatów, zużywając przy tym ponad 10 milionów kWh energii elektrycznej. Na początku nowego tysiąclecia w transmisji zaczęły występować przerwy. Jakość się bardzo pogorszyła. Po przeniesieniu transmisji do innego węzła i rozformowaniu jednostki 44684 problemy praktycznie ustały. Najstarsze znane nam centrum radiowe znajdowało się niedaleko miejscowości Powarowo. Było aktywne przez około 30 lat. Jednostka 44684 znajdowała się tutaj. Na jej terenie były 2 obiekty radiowe i oto pierwszy z nich. Jak widać, przez teren dawnej jednostki biegnie dziś nowa droga i trwa budowa. Budynki dawno przestały pełnić swoją rolę jako obiekty łączności. Oto drugi budynek. Zdjęcia na mapach Bing są starsze. Oto pierwszy z nich. Konstrukcja o kształcie bramki podtrzymuje linie zasilające anteny. Kontury obiektów pola antenowego są dość dobrze widoczne w postaci różnych odcieni zieleni. Oto drugi budynek. Na zdjęciach satelitarnych jest widoczna budowa drogi, ale Street View pokazuje, że droga jest już dawno zrobiona. Widoczny stary budynek centrum nadawczego jest w złym stanie, wymaga remontu i być może po remoncie będzie służyć nowym właścicielom. Grupa miejskich eksploratorów odwiedziła stare budynki w Powarowie. Jak się tego można było spodziewać, oprócz normalnych budynków radiostacji, na terenie obiektu znajduje się wielopiętrowy podziemny bunkier dowództwa, wyposażony w rezerwowe kanały komunikacji, zasilanie, sygnalizację i całą niezbędną infrastrukturę. Z 3 budynków dawnej jednostki opuszczony był tylko jeden, w drugim do niedawna działał klub paintballa, a trzeci był nadal w eksploatacji. Oglądacie Państwo cały czas fragmenty filmów z odwiedzinami pozostałości dawnego centrum nadawczego w Powarowie. W samym budynku znaleziono m.in. dziennik stacji nadawczej.
Dzięki zapisom w tym dzienniku potwierdzono ponad wszelką wątpliwość nie tylko sam fakt nadawania na tej częstotliwości, ale także detale komunikatów, które były wysyłane. Po raz pierwszy można było wskazać nic nieznaczące komunikaty, czyli tak zwane zony. Z zastanych dokumentów można się było dowiedzieć nawet o tym, że w czasie świetności tej jednostki na jej stanie był również stróżujący pies służbowy. Jednostka w Powarowie znalazła się w oficjalnym materiale Echa Zimnej Wojny opublikowanym przez Russia Today. Po zlikwidowaniu tej jednostki rolę centrum nadawczego Bazera przejął tymczasowo węzeł łączności numer 60 o dawnym kryptonimie Irtysz, a późniejszym Debiut. Mieści się on niedaleko Agałatowa, również w okolicy Sankt Petersburga, przy miejscowości Kerromasiv. Oto ta okolica. Sama jednostka znajduje się blisko uczęszczanej drogi, co samo w sobie jest niezwykłe. Ale to nie jest koniec niespodzianek. Gdy to samo miejsce otworzymy w Wikimapie, okaże się, że okolica jest niezwykle dobrze opisana. Oprócz obiektów węzła łączności znajduje się tam pole antenowe. Bardzo ciekawa jest również sama okolica tego miejsca. Jest całe miasteczko wojskowe z opisanymi funkcjami poszczególnych miejsc, od ogólnego do stadionu, garaży, hangarów, łaźni, kantyny, a nawet lokalnego tartaku. Są tam miejsca zamknięte, w tym cały półwysep, na którym znajduje się dacza prezesa Gazpromu razem z lądowiskiem helikopterów. Są linie okopów, rowy przeciwczołgowe, poligony wojsk inżynieryjnych, składnica broni włącznie ze starą i nową strażnicą, słowem wojskowa okolica. Wróćmy do samej jednostki. Oprócz budynku biurowego i placu znajdziemy tam bogato wyposażone pole antenowe z dość wysokimi masztami. Pole to sięga dość daleko, niemniej nie widać jakiegoś solidnego płotu. Gdybym miał parę zdjęć lotniczych i stereoskop, być może powiedziałbym coś więcej. Na pocieszenie mamy schemat pola antenowego razem z rozpisanymi antenami. Oto on. Ponieważ 60. węzeł łączności znajduje się przy dość ruchliwej drodze, można go obejrzeć na Street View. Z zakazem ruchu się nie przejmujemy. Możemy obejrzeć interesujące nas anteny. Tak wygląda jeden z dipoli nad Jenienki. Jest posadowiony na 30-metrowym maszcie metalowym z trzema poziomami odciągów. Oto podstacja średniego napięcia zasilająca cały obiekt. Nad budynkiem biurowym góruje jeden z masztów. Nieco dalej znajdują się kolejne maszty i kolejne dipole. Do tego masztu jest również zamocowana jedna z kierunkowych anten rombowych, które służą do dalekosiężnej łączności z innym podobnym węzłem. Widoczne dwie paraboliczne czasze należą do radiolinii mikrofalowej R414S, znanej także pod kryptonimem AUMAS. Podjazd jest strzeżony, nad nim znajdują się kamery. Widoczna latarnia świeci cały czas, widocznie ograniczenie zużycia energii nie jest tutaj priorytetem. Oprócz wspomnianej radiolinii, na maszcie znajdują się też anteny kierunkowe na pasmo fal ultrakrótkich, służące do łączności punkt-punkt na UKF. Oto ostatni z dipoli nad Jenienki, widoczne rozpórki poszczególnych linek dipola oraz symetryczna napowietrzna linia zasilająca. Właśnie tutaj podjeżdżali na słuchowce, by upewnić się, że bazer rzeczywiście jest nadawany z tego miejsca. Ten węzeł łączności służy czasami do transmisji sygnału bazera, ale po reorganizacji Wojska Federacji Rosyjskiej stacja korzysta z węzła Iskra bliżej Moskwy. Oba centrum nadawcze mogą pracować równocześnie, każde z nich może dodatkowo nadawać swój sygnał markera. Drugie centrum nadawcze, umieszczone w węźle łączności numer 69, posiada kryptonim Iskra i znajduje się na południowy zachód od Moskwy, niedaleko Narofomińska. Będę o nim mówił w następnym odcinku, w którym także zaproszę Państwa na krótki spacer po polu antenowym jednego z centrów nadawczych rosyjskich wojsk łączności i opowiem o znajdujących się tam antenach.